Czy znasz to uczucie, gdy... 4, a tam będziemy grać. Będzie musiał zostać skrzy... Nie! Varela, jak ja cię nie cierpię w tym momencie! Spokojnie, ja też go nie znam, bo nie otwieram paczek, ale zapraszam na nowy odcinek. Siemanko, z tej strony Iker Games, a to jest nowa seria na moim kanale, czyli kogo trafiasz, kiedy myślisz, że jesteś bogaty. W tym odcinku, w tej serii, właściwie to będzie seria, taka krótsza seria, mini seria, kilku sekund, kilkuminutowe odcinki, nie wiem, robię się może 2-3 minuty. W tej serii będę wam pokazywał, jak EA troluje graczy w paczkach dzięki temu nowemu otwieraniu paczek, czy nowe, to nie jest, bo FIFA 16 już z zeszłego roku. Ale tak, powiedzmy, w tej serii będę właśnie pokazywał, kogo tam trafiacie. Jak myślicie, że trafiliście super kartę, jesteście bogaci, i te sprawy. No i dzisiaj w pierwszym odcinku pokażę wam trolle Ronaldo i Messiego. No, nie ma niespodzianki, bo kogo też na początku można pokazać. No i przy okazji Messiego jest też ten Angel Di Maria, bo też jest argentyńskim prawym skrzydłowym, ale to już przechodźmy do rzeczy. Także pierwszym trolem jest, jak już pewnie zauważyliście, Varela, zawodnik lewy skrzydłowy FC Porto, Portugalczyk. I to taka karta się lubi trafiać, w przypadku ale youtuberów to było widać. Cieszą się już Ronaldo, patrzą lewa, pomoc Portugalii, a ja pierwsza Ronaldo, a tu bam, Valera wyskakuje. No to tak to wygląda. Kolejnym trolem Cristiano Ronaldo jest Matias, zawodnik. Gdzie on to gra? To gdzieś upisało. A Sheffield Wednesday, też portugalski lewy skrzydłowy. Też widziałem jakiegoś youtubera trafia, aczkolwiek on 3 gwiazdki sztuczek, 3 gwiazdki słabszej nogi, pace 88 łącznie na karcie, więc karta wcale nie jest zła, tylko liga. Liga jest zła. No i to tyle jest troli Ronaldo. A teraz przejdźmy do troli Messiego i Di Marii, czyli na przykład Juan Manuel Iturbe. Już bardzo dobry to nie jest, bo Physical 54, ale jest szybki. Tak, szybki jest. Tak, trzeba mu przyznać. Szybki Juan Manuel Iturbe, argentyński prawy skrzydłowy z Bournemouth. Kolejnym trolem jest Maximo Ares. On chyba w FIFA 15 był na lewej pozycji, ale teraz mogę się mylić, bo nawet i na ofensywnej pozycji. Teraz nie wiem też, gdzie gra Winter Update. Zimowy update, miałem wcześniej takie karty. No, off Atlantie, dobrze myślałem. Teraz jest na prawym skrzydle. Grał na cofniętego napastnika. Kolejnym trolem Messiego jest Lucas Ocampos z Olympique de Marsylia. 78 pace, czyli już nie jest tak szybki, ale ma 4 gwiazdki sztuczek. No i cena oczywiście prawie minimalna. Ale no nic. No i ostatnim trolem Messiego i Di Marii jest Botta, więc on ma 80 pace'a, 55 fizyczności. Szybkość biegu ma tylko 77. No i tak wyglądają właśnie trole i właśnie te karty. Jeśli myślicie, że trafiliście Ronaldo, to trafiliście Varela lub Matiasa. A jeśli myślicie, że trafiliście Messiego, Di Maria, to trafiliście albo Iturbe, albo Moareza, albo Ocamposa, albo Botta. Przy czym najmniejsza szansa, że traficie z tych trzech tych czterech nawet, ich tu jest. No i także to by było na dzisiaj, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, więcej troli, poszukam ich oczywiście, to zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i nie bójcie się zostawić komentarz, a ja dziękuję wam już za uwagę w tym filmie, do usłyszenia w kolejnej, cześć!